Zaczniemy, proszę ciebie, z... Wo, znowu Miramar. Ja myślę, że tutaj to akurat szybko powysiadają. Ja bym leciał tu. Wysiadają. Power Grid? Tu dużo ludzi skacze. Może Montenevo. Już zaczęli skakać, widzisz? Do Pozo. No to Montenevo to już by trzeba było praktycznie zaraz skakać. No trzeba byłoby skakać już. Ej, żółty to twój czy mój? Nie, twój brązowy. Mój jest czerwony. O, widzę jak ktoś leci też w tamtym kierunku. Ale nie, poleciał bardziej na lewo. Dużo towarzystwa. No już widziałem tam obok nas, po prawej stronie dwóch widziałem co najmniej. No ja jednego typa właśnie widziałem. Może samochód i spierdzielamy. Nie, tylko tam dalej też lądowali. To co, samochód i uciekamy? No wiem, on coś zgarnął, coś do strzelania na początek. Ja nic nie mam, tylko tutaj samochód, bo tutaj nie wylądowałem koło żadnego budynku. Plecak tylko mam. Chodź, uciekamy. Czekaj, hełm wezmę. Mam tu pistolet chociaż. Do czu kamery sobie pojedziemy na szybko, chodź. Gdzie ty jesteś w ogóle? Za samochodem się chowam. Mam przynajmniej hełm i pistolet. Nice. Już biegnę do ciebie. I'll be your driver. I'll be your driver. No. Siadaj, nie ma czasu do stracenia. Siadłem. Do strefy? Na Los Leones jedziesz, czy gdzie? Do Pekado? No do Los Leones, po prostu pojedziemy do Los Leones. Teraz chodzi o śmierć. I tam zginiemy, albo... Chyba, że wolisz motor. Nie. Motor zbyt delikatny. Trafiał cię raz i spadasz z niego. Widziałem spadochrony gdzieś, więc te magazyny mogą być zajęte już. Mógł ktoś wybiec na ulicę. Nie, prosto pod koła. Zdarzyło mi się. No mnie przejechał Jeep kiedyś, ale nie na drodze, tylko na polu. No ja koleś się na drodze przejechałem. Patrzę, koleś biegnie. To po garach. Nie strzelał do ciebie? Nie zdążył. Próbował uciec. Dobra. Señora, señoritas, Los Leones. Witamy w Los Leones. Nie wiem, więc witamy po hiszpańsku. Ja też nie wiem. Prosimy zapiąć pasy i nie dokarmiać tubylców, tak? Speedy Gonzales. No. Gdzie ten wysoki? Gdzie? Dobra, jesteśmy w strefie. Możemy tutaj po prawej w sumie lutować. Zaparkuję. Jak nas nie zabiją. Zaparkuję, żeby... No jedź. Czy nie jedziesz? Jest. Dobra. M416. Tu pistolet jest. Dobra, mogę szaleć. No ja nie poszaleję tak to bardzo. Jest! Co my tu mamy? Mamy przynajmniej OM416. No ja właśnie też to znalazłem. To jest UMP, jakbyś chciał. Ty tak na górze szalejesz? Czar? To jak na górze jestem? Dobra, to jest kara. Nie mam miejsca.
Co tu masz, mówisz? UMP chyba zebrałeś, nie? Nie, UMP dalej jest, ja mam tego. Koktajl Mołotowa. Trzeba je plecaka, bo nic nie mam. Po prostu hełmu, kamizelki, nic. No i gdzie jest ten UMP, bo ja go nie widzę tu. A tu jest. Nie wiem, czy z tego UMP-a widziałeś. Nieistotne. Czekaj, idę w złą stronę w ogóle. Nie, no dobrze idę. Zastanawiam. Też to się przyjechał samochodem. Kurde, tu się nie da wejść. Jesus Christ. Jezus Maria, prawie ci zastrzeliłem. Ja też prawie do ciebie zacząłem walić. Na szczęście zobaczyłem twoje blond włosy, to... Plecak, proszę. Jest. Tak. Ocaliło cię to, że masz cycki, tak. Myślałem, że okulary. No to jest Uzi, jakby coś ewentualnie... Nie, Amskara i tego shotguna, super. Celownik kolimatorowy, ładownica do pistoletu jest oczywiście... Co mi ten pistolet? Czołg do strzelby to mi niepotrzebny. Amunicja 9 mm. Ulala, lunetka, dwójeczka. Dobra, patrzcie, strefa jest jakaś śmieszna. No, prawie jesteśmy w strefie. Bombardowanie. Jak ty tu wlazłeś na górę, ja nie mogę cię znaleźć. No jeszcze jestem wyżej. A, tutaj jest klatka schodowa. Tłumik do PM-ów tam jest. Co tu jest? Aha, UMP, dobra, amunicja. Dobra. Kurde, jestem na dachu. I co tam ciekawego? Kamizelka wreszcie jakaś. Chwyt przedni pionowy. Już chyba 4 apteczki. Granat dymny. Rewelacje. Co nie był? To jest Uzi. Byłem, ale po co mi Uzi? Mam M416 i UMP. Amunicja 9. No ja też mam dużo, bo ja mam UMP, no to potrzebny. Mówisz, że na dachu już nic nie ma? No, jakieś śmieci. Tłumik, o kurczę, ale pięknie. Mam tłumik do ARR-ki. Czyli mam lunetkę, dwójkę i tłumiczek. Proponuję w miasto gdzieś wejść.
Drzwi obok to ja, żebyś mnie nie zastrzelił. Co to? A tylko amunicję zbieram. Puste. Będziesz na wiadra? Co? Amunicja na wiadro. Na wiadra amunicja do tego dumpa. No. Ile masz amunicji? A tak za trzy wagony. To jest plecak dwójka, jakbyś chciał. Tak? Gdzie? Na górze? No wyżej. Gdzie to się wchodzi? No wyżej. Bo jedno piętro jest zamurowane. Musisz jeszcze wyżej wejść. Chodzi na twoją amunicję. Nie wiem, gdzie to jest wejście wyżej. Ten. Klatka schodowa. Nie widzę tu nic takiego. A, tu jest. Ciężko znaleźć. No, plecak dwójka jest spoko. Przyda się na pewno. Już zestawów w pierwszej pomocy? Mam z jeden. To ja mam 5. Dobra, bo strefa będzie się zmieniać. Już czuję, że pobiegniemy. Minuty. Jak tam? Dobrze, niedaleko. Dobrze. Okej. Okay. Możemy iść tutaj w tą stronę. Przez miasto. Najgorzej, że hełm mam kiepski. To w drugą stronę. To co? Hełm mam kiepski. I bez kamizelki. No ja też mam jedynkę. Ja nawet kamizelki nie posiadam. Idziemy do sklepów tutaj. Tu masz tłumik dźwięku do pałamek. To już mam założony. Co? Też założony już mam wcześniej. Tłumik dźwięku czy kompensator? A nie, w sumie tłumik płomienia mam. Przydają się. Załóż te tamto, bo będziesz ciszej strzelał. Tu się coś strzela już. Strzelają się na NW, jakieś 330. Kurde, nie to wsadziłem. Jesus. Jesus Maria de la Muerte. Karamba. Tu jest plecak trójka, jak chcesz. Mam dwójkę, wystarczy mi. Chociaż może nie. Gdzie on tutaj jest? No tam za rogiem zaraz. Za rogiem zaraz? Jakim rogiem? Powoli. Strzelają się. A to ty! Boże. Masz ten tłumik? Mam. Nic nie widzę. Ale się strzelają za nami. Chodź, tam idziemy, bo to normalnie. Śmierć. No ja bez tego, to na pewno śmierć. Bez kamizelki. To jest minówka. Chcesz mini? A po co mi? Znaczy co, mini Uzi? Nie, mini 14. Ja mam M416 i UMP, to mi wystarczy.
Bardziej mi za. Co to wezmę? Czyli seria to jest coś bardziej niż auto, czy nie? Nie, to są trzy pociski. Dalej nie mam żadnej tej. Strefa, strefa, strefa. Samochód? Nie. Najgorzej, że strefa będzie nas jeść. No już nas je. Jedzie samochód. Wiem, ale to tu ulicy obok. O, jest kamizelka. Kurde, chodź. No po lewej jedzie. Przynajmniej zdobyłem kamizelkę jakąś. Marną, bo marną, ale zawsze. Kurde, może iść? Dobra, to ja drugą stroną ulicy idę. Ride the blue. Tak zwane. Dobra, strefa. Tu jest jakiś hełm. Jem 16 i patelnia. Nie mam czasu. Chodź, chodź do mnie. Nic, nie wracasz się? Nie bardzo mamy czas. Jesteśmy w strefie. Gdzież jesteśmy w strefie? Za minutę się już nie jesteśmy w strefie. Strefa się przesunęła. Zaraz Leones na Impale się przesunęła. Ona Impali, dobra. Musimy znaleźć jakiś samochód. Nie, idziemy po prostu, biegniemy, biegniemy, biegniemy. Minęliśmy samochody niestety. Tam niby jest furgonetka. Po lewej na N345. Ale coś jedzie. Jedzie? Tam jedzie. No, za murkiem. Pojechał za skałami. A drugi ruszył tym vanem. Teraz nie bardzo wiem, co ja mam zrobić. Idziemy do strefy. Oni pojechali. Ulicą? Po prostu pojechali. Kijem w oko. Ale nas nie zauważyli. O 20 w grze zostało, a my nawet jeszcze nie zaczęliśmy do nikogo strzelać, nie? Ale mogliśmy. Powinniśmy tam stoi van. Po lewej. W krzakach. Nie wiem, czy czynny, ale stoi. Czynny, ale nie bierzemy. Nie bierzemy, na pewno nie zdążymy. Za wolny. Mamy 250 metrów. Powinniśmy zdążyć, zanim się strefa zamknie.
Dobra, 150 metrów. Nie, no raczej na spokojnie dobiegniemy. Tylko gorzej, jak się znowu zamknie gdzieś w kolejny, że trzeba będzie znowu biec. Jak głupi. Dobra, już na spokojnie. Jest van z przodu. Pytanie, czy był ruszony, czy to ten po lewej na tamten 35. Tamten był czerwony, co jechał. To nie, ten jest granatowy. Ale może być czyjś inny. To drzewa, czy na górkę? Ty może na górkę, bo masz lunetę. Nie chcesz tego co wychylać. Płasko jest. Ja idę do drzewa. Do tych drzew musimy dobiec. Jest strasznie płasko. Kurde. Strefa mi trochę... Dobrze, dobrze. Trochę ogarnęła. Mamy świetnie, mamy dobrze strefę. Biegniemy wzdłuż niebieskiego. No spokojnie. Trzeba korzystać z tego, że to migocze. Dobra, dobre miejsce. Traktor, pick-up, czy ciężarówka, kołchoźnica, tam na dole czy nikogo nie ma, nie, prawo wolno mamy. Dobre miejsce mamy. No to się strzela daleko. Nie wbiega jeszcze do strefy. Mamy spokojnie dużo czasu. A, chciałeś przez drogę przebiec. Nie wiem, czy to dobre miejsce na kitranie się akurat, ale... Bardzo dobre. Ogarnij tam te budynki może. Na skrzyżowaniu dróg. To po lewej? No a ja może się... Nie wiem czy nie zacznę się pełznąć na górkę, żeby zobaczyć co z górki tutaj jest. Strzały? Z prawej? Mojej prawej, czyli prosto w strefie? Mojej lewej. No, przede mną. Czyli gdzieś tak na 345-350. Ja wlazłem tutaj za ten, obok rury się położyłem. A, mam tu widok na ten. Widok na tutaj od strony tych skał. No. To ty? To ja. To ty. Pójdę do tego samochodu zobaczyć. Ktoś z niego wyszedł. Bardziej mamy strefę. Wiem, znowu musimy zasuwać. Nie, wcale niedaleko, to jest 100 metrów. Nie biegnij prosto do strefy, biegnij wzdłuż niebieskiego. Mówisz? Tędy? Tak, right the blue.
lewej się nastrzelają. Mogą być na nas, więc trzeba się schować za ten samochód. I tą górą będziemy próbować iść. Po lewej. Na tą górą to się nie wespniemy. Nie będziemy się wspinać na górę, pójdziemy koło tej góry. Tędy. Patrzcie, zrzut jest, zaraz koło nas. Ale nie idę tam. Nie ma drzew. Idziesz w cieniu góry. Ej, gdzie ty idziesz? Chodź za mną. Na górę idę. Tędy się do wejść. Wejdziesz tam. Da się tu wejść. Chodź. Chodź, bo ta strefa gdzieś się zamknie i skitrasz i zabijesz. Tu się strzelają ostro. To miasto, kurde. Tu już chyba trzeba się czołgać, mi się tak wydaje. Nie. Żeby można się wczołgać, ale trzeba uważać, żeby się nie ten. Nie wychylić. No tu jest murek na tej wieży obczaj, czy na tej wieży ciśnienie ktoś nie stoi. Z jakąś snajperą. Nie. Ten murek to dobra rzecz. O, jadą samochody z lewej na W. Przejechały przez wzgórza, wjeżdżają do miasta. Nie wiem, czy idziemy do murku, się czołgamy, czy... Tak. Zobaczymy w koło murku, gdzie się ten... O kurde. Dobra, chyba musimy wstać, bo zaraz nas strefa zacznie zjadać. Nie, mamy półtorej minuty, to jest masa czasu. To jest 100 metrów. Tędy? Przebiegasz jakieś 20 sekund. Żadnej osłony tutaj nie ma. To blacha raptem. 12 osób na takim małym tym terenie. Tędy, może z prawej przez budynki może przejdziemy, co? Tędy, o. Samochód? Się strzelają. Po prostu przede mną. Kurde, czysto. Jesteś za mną? Nie wiem, gdzie ja jestem. Oj, słyszę, ale nie wiem, a to ty, Boże. Mnie słyszysz. Ale słyszę też kroki z prawej. Od tak ene mniej więcej słyszę jakieś bieganie. Strefa się zmniejsza. Strefa, zaraz. Budynek pewnie. Dobra, ja wbiegam do środka. Uważam, bo to mogło być... Bardziej dalej, następna jest. Chcę puścić granat. Jaki granat? No wrzucę granat po prostu i tyle. Wyknęsę. To ty? No, to ja, bo nie wiedziałem, co ja robię. To ty? Tak.
murek. Pieprz ten granat tam w ten. Nie mam więcej granatów. Nie, ja po prostu rzucę te parę tych. Może ktoś wybiegnie. To ten żółty budynek musimy wejść, bo tam się strefa. O! Ktoś do mnie strzelał, nie wiem skąd. Nie wiem skąd. Nie wiem skąd. Jestem w tym budynku, co ty go ominąłeś, tylko byłem w rogu, wiesz? Ktoś za tobą biegnie, biegnie za tobą. Dobra, widzę. Wejdź do budynku. Cię schował w dymie. Skończył się, no bo przełącz się, przełącz! Dobra. O kurdeś. Ale rzeźnia. Bez kwitu. Za tobą. Szkurde, nie zdążyłem. Ale czwarty. Dobre to było. Dobra, jeszcze nie, już dobra, ja kończę, bo ja muszę jutro rano do pracy iść. A, dobra, sorry. No. Dobra, dzięki za fajne meczyki. Na razie.